Klaus Kinski w filmie Zabójca w czerni. W pozostałych rolach. Podobno rząd ma przysłać śledczego. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Ma więcej książek niż biblioteka. Ciekawe, czy wszystkie przeczytał. Może to ten śledczy. Jeśli tak, pomoże nam z umową. Potrzebuję pomocy. Bart, pomóż panu. Witamy w Tombstone. Proszę pomóc mi z książkami. Ostrożnie, są cenne. Jaki tu spokój. Szeryf musi być doskonały. Nie urzędują zwykle zbyt długo. Tombstone to niebezpieczne miasto. Doprawdy? Ja czuję się tu bezpiecznie. Na ulicach każdego dnia ktoś ginie. To normalne. Mamy trzech grabarzy i tylko jednego pastora. Jeden wystarczy. Zostaje pan? Być może. Twoi bracia jadą. O'Hara przyjechali. Na pewno? Widziałem ich na własne oczy. Ja nikogo nie widziałem. Tak myślałem, że to pan. Proszę się dziś zachowywać. Rząd przysłał śledczego. Zajmiemy się nim. Tak. Później. Proszę do środka. Podpiszemy umowę. Muszę być pewny, że będzie współpracował.
No proszę. Nie wie pan, że przed wejściem się puka? Może i salon jest pana, ale ja nie. Wielka szkoda. Nigdy się pan nie zmieni. Zrobi pan wszystko, żeby zaciągnąć mnie do łóżka. Bo jesteś piękna. Mówiłam już nie. Nie chcę się powtarzać. Piękna. Już pan to mówił. Podobasz mi się. Proszę wyjść. Jasno, stoi. Kupując ziemię, musicie zapłacić też podatek. Mamy płacić dwa razy? Radzę podpisać ten dokument. Śmiało. To Donovan. Przyprowadźcie starego i znajdźcie resztę. Przejmujemy twoją ziemię. Sędzia nie uzna umowy. Już ty się nie martw. Nie my zabiliśmy waszych ludzi. Brian, podaj pióro. Wynośmy się stąd. Pan jest sędzią? Tak. Co pana interesuje ta sprawa? Nieważne. Oto oświadczenie, że bracia O'Hara zabili przed salonem ludzi. Musi pan tylko wydać nakaz ich aresztowania. Nie spodoba im się to. To już zmartwienie szeryfa. Zabiją go. Więc wyznaczy pan następcę.
Wie pan, że rząd wysyła przedstawiciela. Oby tutejszy wymiar sprawiedliwości go nie rozczarował. Nie wiemy, kiedy przyjedzie. Lada moment. Proszę być gotowym. Jedziemy. Buenos días. You're a doctor, no? Dokąd to doktor jedzie? And where is the doctor going? Nie jestem doktorem, tylko urzędnikiem państwowym. Spodziewaliśmy się pana jutro. Spieszę się na spotkanie. Niech pan go sobie zatrzyma. To nie byłoby w porządku. Muszę już jechać. Szerokiej drogi. Weź sobie ten zegarek. Dzięki. Nie ma za co. Pedro jedzie. Mamy gościa. Nasz młodszy brat. Kiedyś zamienię się z tobą miejscami. Droga wolna. Salon już mnie nudzi. Co noc inna kobieta. Ty to masz szczęście. Jeśli cię to nudzi, to coś jest nie tak. Martwię się o moich braci. Mam dla was niespodziankę. Pedro poszukiwany? Sędzia to podpisał? Musiał. Śmierć Donovana wszystko skomplikowała. Tylko 10 tysięcy? Szeryf nas obraża. Dlaczego tak mało? Zostajesz na noc? Nie, wracam dziś. Zatem jutro w Tombstone czeka nas pogrzeb. Pogrzeb szeryfa.
Gdzie nagroda? Przynieście złoto. 10 tysięcy to mało, ale nagroda wzrośnie. Szeryf wybaczy. Ładny widok. Jeszcze go upiększę. Zmywamy się. Muszę wyznaczyć następcę. Już to kiedyś słyszałem. Pan zajmie jego miejsce. O nie. Już 10. raz proponuję panu tę pracę. Proszę pomyśleć o pieniądzach. $5 więcej za 5 minut życia. Muszę się napić i przespać. Bud. Maureen, ledwo cię poznałem. Chyba dobrze ci się wiedzie. Wyglądasz świetnie. A ty wydajesz się wyższy. Podaj butelkę, Sam. Nie jest to wybitna whisky, ale ujdzie, jeśli ma się mocny żołądek. Co słychać w mieście? Nic dobrego. Pomówmy o czymś innym. Pamiętasz dzień, w którym wyjechałeś? Co u mojego brata? Przyjechałem, bo od lat nie mam od niego wieści. Zapytaj Consuelo. Ona ci powie. Witaj, Bud. To ty nie wiesz? O Peterze? Co się stało? Dawno go nie widziałam. Ma dom przy drodze do Stanford. Mieszka z Indianką. Ludziom to się nie podoba. Macie wolny pokój? Tak, weź 13. Proszę klucz. Dobry wieczór panu. Niezbyt przyjemny typ, ale za pokój zapłacił z góry. W ciągu 7 dni. Artykuł 58 mówi jasno, szeryfa należy wybrać w ciągu tygodnia. Zdaje pan sobie sprawę, że to pańska odpowiedzialność. Jest pan w mieście od niedawna. Niełatwo znaleźć nowego szeryfa. Obecnie to wręcz niemożliwe.
Ostatniego zabito już na drugi dzień. Brandy? Rząd weźmie to pod uwagę, ale miasto nie może pozostać bez opieki. Mam prawo zrezygnować, panie Webb. Pańska rezygnacja zostanie rozpatrzona dopiero za miesiąc, a szeryfa należy wybrać do jutra. Artykuł 58, 59 i 60. Mogę szukać i dwa miesiące, ale problem będzie ten sam. Póki nie pozbędziemy się braci O'Hara, na stanowisko szeryfa zawsze będzie wakat. Najprościej i najlepiej będzie, jeśli zajmie się pan tą sprawą osobiście. Niesłychane, że proponuje to inny prawnik. Tylko szeryf może stawiać oskarżonych przed sądem. Artykuł 112. Zgadza się, ale artykuł ten przewiduje wyjątek. Sędzia ma prawo wydać list gończy. Musiałby pan udowodnić, że to sytuacja wyjątkowa. 9 szeryfów nie żyje. To nic dziwnego. W Teksasie i Arizonie szeryf nie ma łatwego życia. Nie. Ale żyje dłużej. Nie jestem wojownikiem, a takiego potrzebujemy. Jest pewien ktoś. Kto? Ktoś. Wchodzę. Pas. Gramy? Mam przeczucie, że pan blefujesz. Nie tym razem. Poker. Pierwszy raz coś takiego widzę. Za krótko pan grasz. Co jest grane? Coś nie tak? Też miałem waleta kier. Trzymać ręce w górze. Dopiero co pan przyjechał, a już nabroił. Jeśli to się powtórzy, wyrzucę pana. Idę spać. Zapłaciłem za to łóżko. Obudźcie mnie o 6 rano. Uciekasz? Otwarte. Proszę wejść. Proszę usiąść. Pozwoli pan, że się przedstawię. James Webb, prawnik. Jestem tu przejazdem. Zapytałem wprost, co robi pan w Tombstone? Też jestem tu przejazdem. Wiem, kim pan jest i skąd pan przyjechał.
Mam propozycję, ale musiałby pan zgodzić się zostać szeryfem. Marnuje pan czas. Nie jestem zainteresowany. Przekonam pana. Gorąca kawa. Wyłaź, gringo, chcę pogadać. Nie wychodź. Nie zrobimy ci krzywdy. Ale lepiej wyjdź bez broni i z rękoma w górze. Zaczekaj, Collins. Jakiś problem? Zejdź z konia. Zabiłeś trzech ludzi. W obronie własnej. Nie wiem, co się stało, ale trzech ocharów nie żyje. Lepiej porozmawiajmy. Chyba nie mam wyboru. Za potrójne morderstwo dostaniesz 60 lat ciężkich robót. Chyba, że przyjmiesz posadę szeryfa. Szeryf nie żyje tak długo jak więzień. Prawda, kariery ci nie wróżę. Od razu się na tobie poznałem. Jesteś idealnym rozwiązaniem tymczasowym. Tylko ty dasz radę braciom O'Hara. Za cenę wolności mam przywrócić w mieście pokój? Gra nie warta świeczki. To dobrze płatna praca. 5000 z góry, reszta pod koniec gry. Nieźle. Jak na początek. Zagram w tę waszą grę. Dobrze. Wrócę po resztę. Powodzenia. Jemu może się udać. Na to liczę. Panie Webb? Jestem już szeryfem, więc słucham pańskiej propozycji. Dzięki mnie może pan zostać właścicielem połowy tej ziemi, ale nie mówmy o tym tutaj. Najpierw wypijmy za nowego szeryfa. Gratulacje, mogę dołączyć? Zapraszam. Życzę panu zdrowia i długiego życia. Ramon jedzie. Z każdym dniem wyglądasz coraz bardziej jak gringo. Jakieś wieści z miasta? Collins został szeryfem. Nie ma się czym przejmować, jest sam. Miałby nas zabić? Dostał już zaliczkę. Pedro jedzie. You
Widzisz? To proste. Spróbuj. Indianie mają to we krwi. Potrzeba tylko pewnej ręki. Nigdy się nie nauczę. Cierpliwości. Pokażę ci. Łuk trzymasz w lewej. Powoli naciągasz strzałę. Celujesz. Nie potrafię. Nauczyli mnie tego, gdy miałam 4 lata. 4? Tak. Chłopcy zaczynają wcześniej. Złap mnie. Pyszne. My żywimy się zupełnie inaczej. Coś nie tak? Nie jestem głodna. O co chodzi? Któregoś dnia znudzę ci się i mnie zostawisz. Nigdy tego nie zrobię. Wybij to sobie z głowy. Z nikim nie będę tak szczęśliwy. Kocham cię, Peter. Czekaj. Przygotuję się do łóżka. Zaraz przyjdę. Nie każ mi za długo czekać. Pośpiesz się. Chwila. Długo będą tu wisiały? Śmierdzą. Odganiają złe duchy. Duchy na pewno tak nie cuchną. Wiem, że w to nie wierzysz, ale proszę, nie ściągaj ich. Mam złe przeczucia. Kiedy zrozumiesz, że złe duchy to tylko zabobon? Gotowa. Co to ma być? Dlaczego się tak ubrałaś? Zawsze spałaś nago. Kazałeś mi zachowywać się jak biali. Ale tylko w ciągu dnia. Poza tym... chodziło mi o twoje przesądy. Ostrożnie. Uważaj. Odetniesz mi ucho. Zrobisz ze mnie klauna. Nie ruszaj się. Może mnie przedstawisz? Bud. To mój brat. Co tu robisz? Co słychać? Moja żona. Piękna. Gratuluję. Dlaczego wyjechałeś z miasta? Tam miałeś większy dom. Bo bracia O'Hara przejęli naszą ziemię i... powiem ci jedno.
Odzyskamy nasz dom. Słowo szeryfa. Nie bądź głupi. Nie wytrwasz długo jako szeryf Tombstone. Zaryzykuję. Nakarmicie strudzonego wędrowca? Proszę wybaczyć najście, ale zna się pani z Budem Collinsem? Tak. Dlaczego pan pyta? James Webb, prawnik. Przekaże mu pani wiadomość o braciach O'Hara? Co z nimi? Chcą go zabić. Nie dziwi mnie to. W końcu został szeryfem. Pojechał na ranczo brata. Proszę go ostrzec. Zaraz kogoś poślę. Dziękuję. Maureen? Jedź na rancho Petera i przekaż Budowi, że bracia O'Hara chcą go zabić. Obyś zdążyła na czas. Postaram się. Czekaj. Wiadomość przekazuje pan Webb. Co to ma znaczyć? Nie zrobię pani krzywdy. Wiem, dokąd pani jedzie. Proszę to wziąć. Rewolwer może się przydać. Czym mogę służyć? Jest sędzia? Będzie za pół godziny. Muszę się z nim natychmiast widzieć, to ważne. Pójdę po niego. Zaczekam. Tutaj? Dobrze, więc idę. Szeryfie, wychodź. Nie ma go. Pojechał do brata. Skąd wiesz? Po to przyjechał do miasta. Złożymy mu wizytę. Najadłeś się? Nie przepadam za indyjską kuchnią, ale to było dobre. Dziękuję, ale to nie był indyjski przepis. Uczę się zwyczajów białych. Nie rób tego. Pozostań sobą. Pójdę do konia. Ja się nim zajmę. Ty napij się kawy.
Szczęściarz z ciebie, Peter. Lepiej nakarmię konia. Już mówiłem. Ja się tym zajmę. Skoro nalegasz, zaraz wrócę. Ani słowa. Zajmijcie się resztą. Angielskiego nauczyłam się jako dziewczynka. Ojciec też go znał. Tęsknisz za rodziną? Trochę. Ale podjęłam decyzję. Jesteś odważna, ale czy szczęśliwa? Tak. A ty? Masz żonę? Nie. Mężczyzna musi mieć kobietę, która będzie o niego dbać. Żadna mnie nie chciała. Z wyjątkiem matki, ale ona nie miała wyboru. To Peter miał powodzenie. Pójdę po niego. Bud! Pomocy! Rzuć broń, albo rozwalimy twojemu bratu łeb. Zrobiło się miło. Miejcie ich na oku. Szeryf. Nie dowiemy się, czy byłbyś dobry. Szkoda. Przenieśmy się do środka. Ryan! Dziewczyna! Do domu z nimi. Collins wie, co dobre. Zabawimy się z nią? Ja pierwszy.
ciebie! Bila! Co? No! Bila! Bila! Świnia! Suka! Wracaj spać. Idziemy. Nie zapomnij się pożegnać, Miguel. Peter. Niebawem do ciebie dołączę. To był tylko zły sen. Musimy uciekać. Nie ma dokąd. Zostaw mnie. Szkoda Maureen i nowego szeryfa. Cóż, to było nieuniknione. Pozbyliście się ich? Zrobiliśmy to, co musieliśmy. Daliśmy mu nauczkę, choć nieco bolesną. Umarł godnie i w spokoju. Był odważny. Zdaje się, że tylko on jeden. Do zobaczenia wieczorem. Teraz ja. Ja też chcę. Teraz ja. Pan pozwoli.
Spadaj, kurduplu. Nie dotykaj go. To ja, spokojnie. Upili się już? Tak, masz szansę. Nie wychodź z pokoju. Consuelo? Otwórz, chcę porozmawiać. Nie chcę z nikim rozmawiać. Idę spać. Dokąd to? Wracajcie! Gdzie się schowałyście? No!
Skąd te krzyki? Stamtąd. Szeryf i Indianka. Przecież ich spaliliśmy. Dorwać ich! Jeszcze nie. Widzieliście ich? Ani śladu. Na co czekacie? Są za miastem. Bierzcie ich. Trzeba ich szybko znaleźć. Musi być jakiś sposób. Porwijmy Consuelo. Przed wschodem słońca będziemy ich mieć. Zgoda. Pośpiesz się, Ryan. Zaczekaj. Wyważyć drzwi. Ubieraj się, jedziemy na przejażdżkę. Co się stało? Żadnych pytań. Nigdzie nie jadę. Rób, co mówię. Zajmijcie się nią. Czy sędzia wrócił? Nie. Poszukam go jeszcze raz. Proszę usiąść. Znowu zostawiam pana samego. Zaraz wracam. Kto zabił Paco? Indianka i szeryf? Zacznij gadać. Miguel się tobą zajmie. Będziemy czekać w forcie. Z szeryfem i Indianką. Jeśli dobrze pójdzie, będą już martwi. Niebawem przyjaciele odkryją, że zniknęłaś. I zaczną cię szukać. Thank you.
Dlaczego nie zgłoszono aktów własności? Niemądrze opuszczać miasto, gdy nie ma szeryfa. Podróż do stolicy zajęłaby 3 dni. Bracia O'Hara mogą zginąć lada dzień. Bez zgłoszonego aktu sprzedaży to tak, jakby nie kupili ziemi. Prawa do ziemi przejąłby po nich Ramon, a jemu nic nie grozi. Brandy? Wszystko się może zdarzyć. Ramon nie jest o nic oskarżony. Jest legalnym spadkobiercą po braciach. A jeśli dosięgnie go kula szeryfa? Nie rozumiem, dlaczego zadaje pan tyle pytań w sprawie, która pana nie dotyczy. Doskonale pan rozumie. Sugeruje pan, że ktoś tu jest nieuczciwy? Nic nie sugeruję. Ale ktoś jest. Napij się. Idź na zewnątrz, przypilnuję jej. Mogę ci pomóc. Być ci przyjacielem. Mogę być brutalny. Albo miły i delikatny. Wszystko zależy od tego, co dla mnie zrobisz. Założę się, że jesteś w tym dobra. Że z prawdziwym mężczyzną zrobisz wszystko. Przeszkodziłem ci? Mamy rachunki do wyrównania. Uważaj. Consuelo. Idźcie po nią. Nie ma jej. Znajdźcie ją. Muszę ją dopaść. Gdzie dziewczyna? Znaleźliśmy ślady krwi, ale jej ani śladu. Zniknęła. Idioci. Do fortu.
Pokaż. Trzeba wyjąć kulę. Przygotuj się. Zagryź mocno. Pomoże. I po wszystkim. Byłaś dzielna. Nauczyliśmy się znosić ból. Wszystkie kobiety są odważne, ale nie aż tak. Odpocznij. Mogę iść. Lepiej nie. Prześpij się. Nie mogą nas tu znaleźć. Poleż jeszcze kilka minut. Szeryfowi to się nie spodoba. Jeśli Consuelo cokolwiek się stanie, pan za to odpowie. Moi bracia go zabiją. A jeśli on zabije ich? Jest sam przeciwko wielu. Jeśli nie oni go zabiją, ja to zrobię. Polej mi, Sam. Jeśli szeryf wróci do miasta, nie ryzykujmy. Wiecie, co mam na myśli. Strzelcie mu w plecy. Zrozumiano? Zdrowie byłego szeryfa. Miguel jedzie. Gdzie Ryan? Zabili go. Musimy ich złapać. Nie ośmielą się tu przyjechać. Wiedzą, że nas jest więcej. Dopadnijmy ich, nim stracimy kolejnych ludzi. Co jest?
To Paco. Przeklęty gringo. Brać ją, bo nas wszystkich pozabija. Wracajcie. Dokąd jedziecie? Tchórze. Moje oczy. Oślepłem. Nic nie widzę. Jedź do miasta i przypilnuj Weba. Nie spuszczaj go z oczu. Te niezatwierdzone akty własności pana obciążają. Pogrywał pan sobie z dziećmi. Teraz i ja dołączę do zabawy. Wystarczy zmienić imiona i po sprawie. Jak pan dostał te dokumenty? Nielegalnie. Ale pieniędzy nie ukradłem. Zmienimy tylko pańskie imię na Collinsa. Umówmy się na 50%. Nie, zrobimy to po mojemu. Podejrzewam pana, odkąd dowiedziałem się, że O'Hara nie potrafią czytać ani pisać.
Zawsze będę panu wdzięczny, Wilson. Nie. Żadnych sztuczek, Webb. Już szeryf dopilnuje, żebyś nie uciekł. Czemu miałbym uciekać? Lepiej usiądź. Oczywiście. O co jestem oskarżony? Szeryf to wyjaśni. Nie mam wyboru. Żadnych sztuczek. Nie śmiałbym. Rusz choćby palcem. Mogę zapalić? Cofnij rękę. Ja wyjmę papierosy. Kłopoty. Lepiej cię zabić, czy zamknąć? Zdecyduj się. Twoi bracia czekają na zewnątrz. Spodziewałem się tego. Niepotrzebnie ryzykowałeś. Zmusiłaś mnie. Niedługo wrócę.
Dzięki za pomoc. Jeszcze raz dzięki. Dwa razy uratował mi pan życie. Czuję, jakbym ciągle je ratował. Oto akty własności. Również do ziemi pańskiego brata. Dobra robota. Sam, butelka. Patrzcie, ludzie. Od dawna na to czekaliśmy. Bracia O'Hara nie żyją. Na koszt firmy. Za koniec O'Harów. Sara, nie zabij mi przyjaciela. Jestem również... pani przyjacielem i każdego mieszkańca Tombstone. Mimo wszystko aresztuję pana za morderstwo sędziego Wilsona. Proszę otworzyć książkę. Świetnie. Proszę za mną. Nie, kajdanki założę później. Nie potrzebuję jej już. Nie nadaje się na szeryfa. Ziemię oddajcie prawowitym właścicielom. Zobaczymy się jeszcze? Zawiozę Weba do sędziego w Canyon City, a potem kto wie. Dalej nie jedziemy. Koniec zabawy. Dobrze się spisaliśmy. Nabrałeś mnie. O to chodziło.
Dlaczego nie wziąłeś ziemi? Wolę pieniądze. Skurczysyn z ciebie. To samo mówił mi ojciec. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.